Hejka, hejka. Witam Was w Irlandii już, bo od wczoraj jestem w Dublinie. Także bardzo się cieszę. Jest godzina, słuchajcie, 11. Ja jeszcze w piżamie, także witam Was z pandą. Moja miłość do pand jest tu widoczna. I czekam na śniadanko, bo Kamil robi mi omleta. Także zaraz jemy śniadanie i myślę, że gdzieś sobie wybędziemy, bo jest przepiękna pogoda. Jest tak słonecznie, słoneczko świeci, także istna wiosna. Jak wczoraj przyleciałam właśnie do Irlandii, to nie było aż takiej ładnej pogody i pisałam do Marleny właśnie, jaka jest pogoda w Irlandii. No i ona właśnie mi wysłała zdjęcie, że jest wiosna, że tak ładnie i w ogóle słonecznie. No i wiecie, przyleciałam i tak takie trochę rozczarowanie, bo niekoniecznie. No ale dzisiaj już myślę, że tam widać z tyłu za oknem, jak mocno słońce świeci. Także skorzystamy z pogody i na pewno sobie gdzieś pojedziemy. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. I w ogóle, słuchajcie, zrobiłam sobie brwi. Myślę, że widać, teraz bez makijażu to już wyglądam takie ciemne. I więcej mi właśnie Monika dodała tej grafitowej chyba henny, bo mega są ciemne, także chyba troszeczkę jednak przesadziłyśmy. Ale wiecie, jak już jest pełen makijaż, to też to inaczej wygląda, ale w końcu mam takie kształt uregulowany, nie mam takich pasków, także się bardzo cieszę i mogę Wam serdecznie polecić właśnie Monikę, która przyjmuje teraz na lotniczej, dokładnie to jest chyba lotnicza 19/3. Zostawię Wam linka do jej Facebooka w opisie, także jeżeli jesteście z Elbląga, to Wam serdecznie polecam, bo bardzo fajna, kompetentna dziewczyna. No i co? No i mówię, zjemy śniadanko i będziemy się powoli zbierać, tak na spokojnie, wiecie, jest sobota, także bez spiny. A właśnie miałam Wam opowiedzieć historię perfum, a czy nie perfum, tylko wody nie wody toaletowej, tak. Bo ja zazwyczaj ogólnie kupuję wody perfumowane, bo mają największą tam ilość, zawartość tych olejków, najdłużej się trzymają. No ale słuchajcie, przeglądając tam Facebooka już nie wiem ile razy, po prostu chyba z milion razy się natknęłam, że dziewczyny polecają wodę toaletową Ceruti. Ceruti tam 18,81 chyba. No i tak byłam ciekawa, jak ten zapach pachnie. Ale za każdym razem, jak widziałam właśnie tą wodę perfumowaną, to nie było testera nigdy. No i będąc na lotnisku w Gdańsku, właśnie się natknęłam na tester. No i mówię, wow, fajnie sobie powącham. No i psiknęłam na pasek i mówię, no taka całkiem niezła. Jak będą jakieś tam odgłosy, to sorry, ale Kamil piekarnik teraz otworzył i się skwierczy. No i mówię, no całkiem spoko zapach. No i potem będąc w Dublinie już, tak mi nie dawał spokoju ten zapach. No i sobie sprawdziłam, ile tam kosztuje, to tam niewiele, bo chyba za 50 już 60 złotych, za 60 zł można znaleźć, a w lotnisku było za 80, za 50, także też no żadne pieniądze. No i wczoraj wieczorem sobie poszliśmy do centrum handlowego koło nas. No i właśnie był też tester, no i psiknęłam, tak wiecie, na siebie, na ubrania. No i powiem Wam, że tak mi się spodobał ten zapach, że chyba sobie go zamówię. I tak myślałam, skąd ja ten zapach znam i nie wiem, czy Julita mnie ogląda, czy ten film będzie widzieć, czy nie. W każdym razie przypomniało mi się, że kiedyś, jak jeszcze studiowałam na dziennikarstwie właśnie, szła przede mną Julita. I taki zapach się za nią ciągnął i to chyba był ten zapach. Także jeżeli mnie, kochana, oglądasz, to daj znać, czy to był ten zapach, czy nie. Ale po prostu był tak podobny i tak zachodziłam w głowę, skąd ja znam ten zapach. I tak właśnie myślę, że właśnie od Julity. Sobie łyknę trochę, wiecie co, wody, bo aż już od tego ględzenia mi zaschło w gardle. Także wiosna pełną parą w Irlandii. Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma i będzie tak cieplutko. Tylko oby nie za gorąco, bo nie wzięłam oczywiście z Polski płaszcza. Tego, co sobie kupiłam, tego takiego beżowego, co pokazywałam Wam w holu.
No i zostałam z kurtką, z kurtkami zimowymi tutaj. Chociaż mam jedną taką kurtkę, taką bardzo jasno beżową, z czarnymi takimi lamówkami, ale bym musiała przymierzyć, jak ja w ogóle w niej wyglądam i czy w ogóle wyglądam. No i tyle. Także zjemy sobie śniadanko i widzimy się za jakiś czas, jak już się ogarnę. Już jak widzicie, jestem gotowa do wyjścia, wymalowana. I teraz się przerzuciłam, bo przypomniałam sobie o tej mojej ulubionej pomadce z Bourjois. Ona była w odcieniu chyba 01 z tej takiej serii Aqua bodajże, takiej błyszczącej bardzo. I uważam, że do tej koszuli fajnie pasuje, bo chciałam sobie nałożyć tą nową z Golden Rose. To jest chyba w numerku 15, ale ona jest za bardzo różowa, a ta taka wpada troszeczkę w taki pomarańcz, łosoś i bardziej mi się wydaje pasuje do tej koszuli. I słuchajcie, tak mi się dobrze nosiło tamtą pomadkę, że nie wytrzymałam i kupiłam drugą. I tamta jest w numerku 4 i jest taka, taki nudziak, ale taki, wiecie co, taki bardzo delikatny, neutralny, bo ja mam ogólnie taką dosyć żółtą kość zęba i te wszystkie nude kolory tak niekoniecznie wyglądają na mnie. A tamta wygląda prześlicznie i na pewno sobie zrobię zapas tych pomadek. No nie utrzymują się tak długo jak pomadki matowe, ale wiadomo, to są pomadki błyszczące, więc szybciej schodzą z ust, ale bardzo ładnie się zgadzają, nie zostawiają żadnych takich plam, nie ważą się, nie wchodzą tutaj, wiecie, w załamania tych ust. A propos, w ogóle mam nowe paznokcie i nie mogę się trochę przyzwyczaić, bo zawsze sobie robię jeden kolor, no i to też jest niby jeden kolor, ale czarny i na to nałożyłam srebrny, nie srebrny, tylko syrenkę. Tak, i wyszły takie srebrne, metaliczne paznokcie. Także no fajne, a coś innego, ale się nie mogę trochę przyzwyczaić. Takie szalone jak na mnie dosyć. Także ja jestem już gotowa. I tak patrzę na tą koszulę, właśnie ostatnio wam mówiłam w jakimś filmie chyba w holu, że... Nie, albo już nie pamiętam, w jakimś filmie mówiłam, że niedawno kupiłam te koszule, a już są za duże. Ale mojej mamy znajoma mi trochę je zwęziła, także już trochę lepiej wyglądają. Co prawda nie o tyle, ile bym chciała, bo potem z rękawa też trzeba zejść, jak się idzie po szerokości, a one w rękawach są tutaj w rękawkach dobre na mnie, więc no nie mogła tyle, ile ja bym chciała, ale tak jest dużo lepiej. Chociaż w tej granatowej, nie wiem, ale tak jakoś średnio wygląda moim zdaniem i musi być rozpięta koniecznie, bo nie wiem, czy jest za długa po prostu na mnie, ja nie jestem wysoka, bo mam 1,64 m. Także no nie wiem, czy mnie skraca, czy co, ale tak średnio wyglądam. A w tej się bardzo dobrze czuję, w tej zielonej. No i tak, włosy wczorajsze, bo wczoraj umyłam i wczoraj mnie mama czesała przed wyjazdem. I zawsze jakoś tak na wyjazd lubię te Francuzy, żeby mnie uczesała, bo po prostu jest to wygodne. I też jakoś tak lubię, nie wiem, ja w ogóle lubię warkocze i wszelkiego rodzaju takie wygibasy na głowie, ale z moimi włosami ja bym sobie sama nie dała rady i po prostu, no, za bardzo się plączą i są za długie, a z chęcią naprawdę bym sobie sama takie coś zrobiła. No, ale niestety, kiszka, no. A w ogóle wcześniej wspominałam wam, już tylko powiem tą ostatnią rzecz i kończę, bo potem będzie połowa vloga przegadanego i przebablanego, bo ja to tak zawsze, jak już zacznę, to jak Katarynka i gadam, i gadam, i gadam. W każdym razie wspomniałam wam właśnie, że pisałam do Marlene a propos pogody i chodzi mi to o Marlenkę z kanału Marlimar, także pozdrawiam cię kochana, jeśli oglądasz i zostawię wam linka do Marleny w opisie pod spodem, jakbyście chciały, to sobie zajrzyjcie, bo też jest z Irlandii, bardzo fajna babeczka, mamusia Brusa, super kanał, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. No i ja się powoli zbieram na autobus, bo będziemy niedługo wychodzić. Także zobaczymy się potem. I to by było na tyle na teraz.
zdecydowaliśmy, że sobie przyjedziemy do Dunleary, chyba tak to się czyta, bo pisze to się w ogóle tak pokrętnie, że masakra. Kamil był wczoraj tutaj, więc wiecie, bardziej przyjemność dla mnie, bo jeszcze nie byłam. Ale był co prawda w pracy, więc to też inaczej. Ale jest bardzo podobne Dunleary do Hołd. Też ma taki porcik, jachty i w ogóle bardzo przyjemny taki dreptaczek. Także sobie pójdziemy na spacer. A jesteśmy teraz w centrum handlowym, bo ja się tak opiłam przed wyjściem, że już musiałam do toalety. Pierwsze co do toalety. Tak jak zawsze z Kamila się śmieje, że pierwsze co to musi zjeść, jak gdzieś pojedziemy. A ja pierwsze co to muszę iść do toalety. Także idziemy sobie pochodzić i potem może na jakąś kawę, jak zmarzniemy, bo tutaj jest zdecydowanie zimniej. Także łączę się z Wami za jakiś czas. Pora na lunchyk. Mam dwa jabłuszka, bo są takie mniejsze, to sobie wzięłam dwa. I idziemy na kawę. Przeszliśmy się tam nad wodą, dotleniliśmy trochę mózgi, czaszkownice. No i już słuchajcie, przy tak niskiej kaloryczności mojej diety to szybko energia spada, także musiałam się doładować już jednym jabłkiem. Zaraz sobie wypiję latę, także trochę energii przybędzie. I doprawię się drugim jabłkiem. No i pochodzimy jeszcze i wracamy, ale już się cieplej zrobiło i wiecie co, nawet myślałam o tym, żeby kurtkę zdjąć. Ale trochę to jest takie ryzykowne, żeby się nie przeziębić, no i nie wiem, także zdrówko. Przyszliśmy sobie do Kosty i moja ulubiona kawka zdecydowanie to jest właśnie Kosta i mam... O Jezu, jakie to jest ciężkie. Średnio ona jest taka wielka, z mlekiem sojowym. Bo teraz nie piję sojowe. Wiem, że sojowe też jest beznadziejne, ale ogólnie teraz nie używam. Nie używam. Wykluczyłam laktozę z diety. O, to chciałam powiedzieć. Także życzcie mi smacznej kawki. Pogoda jest przepiękna. Także bardzo udana sobota. Weszliśmy właśnie do domu. Jeszcze byliśmy na zakupach. Takich malutkich, także Wam pokażę, co kupiliśmy. Wielki nic tak naprawdę, ale takie najpotrzebniejsze rzeczy i teraz na obiad właściwie będę robiła fasolkę po brytońsku dla Kamila i dla mnie, bo przywiozłam, słuchajcie, kiełbasę z Polski. Tak, wiem, tutaj też jest kiełbasa, ale wiecie, jednak z Polski to z Polski, jest przepyszna, taka chuda, sucha, ale dobra. Jajeczka i akurat wszystkie ceny pamiętam, także Wam będę mówiła. 3,50, ryba 2,70, ogórek 40 chyba 9 albo 59 centów. I teraz tak, pietruszka, marchewka i ziemniaki były po 49 centów. I tutaj w Aldiku i w Lidlu, nie wiem, może w innych sklepach też, ale my najczęściej chodzimy do tych sklepów, także mówię o nich. Są co tydzień takie jakby oferty promocyjne, że na przykład za 49 centów jest kilka produktów, albo za 70 centów, zależy. W Lidlu na przykład jest... Chyba, że są niektóre droższe. Chociaż nie, w Aldim też czasami się zdarza. W każdym razie, dlatego wzięłam tak dużo ziemniaków, aż dwa takie opakowania większe, bo były za 49 centów, także bardzo okazyjna cena. I co? I tutaj zapas pomidorów w puszce i taka jakby fasata. Także zaraz będę robiła fasolkę po brytońsku, bo umieramy. I słuchajcie, obrócę się teraz do Was, bo coś Wam chcę pokazać fajnego. I słuchajcie, mianowicie mowa o takim termosie i to jest tak ekstra sprawa. Ja to już widziałam jakiś czas temu u mojej mamy, bo ona sobie kupiła dwa takie termosy. I to było z polecenia właśnie chyba u niej w pracy. Babeczka miała zajęcia a propos dietetyki i polecała właśnie te termosy i to są termosy, czekajcie, może zamknę tak, żeby to lepiej wyglądało w całości. To są termosy firmy Esbit, tak to wygląda i to są termosy na żywność i słuchajcie, jak to się ekstra sprawdza, na przykład w podróży jak jesteście, to sobie
naładujecie, bo są różne pojemności. To jest akurat większa pojemność, chyba 0,7, tak mi się wydaje, bo pół litra moja mama sobie zostawiła, a ja jej pozazdrościłam i chciałam właśnie kupić, żeby Kamil mógł do pracy sobie wziąć coś na ciepło do pracy, a nie kanapki ciągle. A on dużo jest jakby w drodze, w trasie, więc to by w takim zwykłym pojemniku po prostu to wystygnie i no nie ma takiej opcji, żeby zjeść na ciepło. No i moja mama stwierdziła, że mu odda ten pojemnik, bo dla niej jest za duży pojemnościowo, że pół litra jej wystarczy, a wiecie, dla faceta jednak tam pół litra, na przykład pół litra zupy i w tym makaron, no to nie jest aż tak dużo. Zresztą no ten pojemnik, no widzicie, jest taki no dosyć sporawy, także tutaj już się konkretna porcja zmieści. Także bardzo Wam polecam te pojemniki. One niestety nie należą do najtańszych. Nie powiem Wam dokładnej ceny, bo nie sprawdzałam, bo mama mnie wyprzedziła i po prostu oddała, bo nie używała go. Ale wydaje mi się, że kilkadziesiąt złotych za taki jeden termos. Ale naprawdę mówię Wam, warto. Także nie wiem nawet, która jest godzina. Coś podejrzewam, że już mi lega ręka mdleje. Coś podejrzewam, że po szóstej jakoś. Także ja się biorę za jedzenie, bo mówię, obydwoje już umieramy z głodu. I będę kończyć tego vloga, bo już raczej nic ciekawego nie będzie działo, nie wiem co jeszcze będziemy robić. Może jakiś film sobie obejrzymy, albo jeszcze mam jednego vloga z Polski w zanadrzu, także może go zmontuję, no zobaczymy. Tymczasem ja Wam życzę miłego dzionka, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce, buźka.